Jak zostać projektantką wnętrz? Wiele osób, które pasjonuje się wnętrzami i chciałoby uczynić z tej pasji pracę, zadaje sobie to pytanie. Czy można zostać odnoszącą sukcesy projektantką wnętrz po kursie? Dziś poznacie dwie wspaniałe projektantki wnętrz, które ukończyły z wyróżnieniem. Nie jakiś tam kurs, ale nasz pierwszy w Polsce bootcamp projektowania wnętrz. Czyli czteromiesięczne, najbardziej intensywne szkolenie, jakie możecie sobie wyobrazić. Cześć, z tej strony Filip i Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów mebli i wnętrz, edukatorami wnętrz oraz twórcami znanymi w internecie pod nazwą Twoje pierwsze mieszkanie. A to jest Kawa w Twoim pierwszym mieszkaniu, czyli cykl spotkań na żywo, dostępny również w formie podcastu, gdzie zapraszamy wyjątkowych gości, aby porozmawiać o wnętrzach i nie tylko. A dziś porozmawiamy o procesie nauki, który jest w stanie przygotować Was do pracy zawodowej, która polega na pomaganiu inwestorom i służeniu im swoją wiedzą w całym procesie projektowania wnętrz. Poznajcie Sylwię i Kasię, które odnoszą kilka tygodni temu ukończyły nasze szkolenie, ale już aktywnie działają w branży projektowania wnętrz i odnoszą sukcesy. Więc przywitajmy już oficjalnie wirtualnymi brawami Sylwię Grajewską, projektantkę wnętrz. Cześć Sylwia. Cześć, dzień dobry wszystkim. Oraz Katarzynę Ptasznik, projektantkę wnętrz. Cześć Kasiu. Cześć, cześć, witam. Bardziej cieszymy, że udało nam się spotkać, bo taka ciekawostka, łączymy się z daleka. Kasiu, gdzie jesteś teraz? Obecnie jestem we Włoszech, przyjechałam tutaj z mężem i znajomymi, troszkę poszusować na nartach, także pozdrawiam z Włoch. Sylwia, a ty skąd do nas nadajesz dzisiaj? Ja z Polski, dokładnie z Podlasia, z miejscowości o nazwie Grajewo. Takiej małej miejscowości znajdującej się w pobliżu Ełku. Może tak bardziej rozpoznać. Ważne, zobaczcie, przez internet możemy się połączyć wszyscy razem, po prostu tutaj coś tworzyć. Słuchajcie, dziewczyny, no my się w sumie niedawno z wami widzieliśmy, bo no w sumie kilka tygodni temu ukończyłyście bootcamp, chociaż tak. No mam wrażenie, jakby to było wręcz lata temu. W zasadzie jak patrzymy na wasze wyniki, na to, co robicie, no to jest naprawdę imponujące. Natomiast zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co robicie, zacznijmy może od tego, jak to się wszystko zaczęło. Czyli w ogóle skąd pomysł, by wywrócić swoje życie do góry nogami i zostać projektantką wnętrz? Więc może tak po prostu zapytam, skąd ten pomysł? Sylwia, może zaczniesz, opowiesz, jak to się zaczęło, skąd się wziął ten pomysł w ogóle? Ojej, no geneza tego pomysłu jest bardzo złożona. Generalnie myślę, że taką podstawą do działania w tym kierunku no był fakt, że ja zawsze uwielbiałam piękne rzeczy w każdej kategorii, zarówno jeżeli chodzi o odzież, jak i o elementy wystroju wnętrza. I jakby moi bliscy i znajomi bardzo często pytali mnie o porady w tych kwestiach. Nawet w domu dostałam taką żartobliwą ksywkę wyrocznia i miałam przyjemność projektować dom moich rodziców, mieszkanie mojego brata, udzielać też jakiś tam porad mojej siostrze, choć uważam, że ona świetnie sobie tutaj w tej dziedzinie radzi, ale to wszystko sprawiało mi ogromną przyjemność i fakt, że jakby ta powtarzalność tego procesu, że nie tylko swoje mieszkanie mam możliwość zaaranżować, ale także innych, więc mogę zrealizować mnóstwo różnych ciekawych, odmiennych, ekscytujących koncepcji i tak naprawdę to jest ta rzecz, której zawsze zazdrościłam projektantom wnętrz, czyli to, że oni mogą to robić regularnie, tak? Wybierać piękne rzeczy, piękne dodatki i tworzyć z tego piękne wnętrza. I chyba to był taki element wyjściowy. Świetnie. Kasiu, a jak to było u ciebie? Czy też był, no właśnie, skąd ten pomysł właściwie? No wydaje mi się, że u mnie podobnie jak u Sylwii, to nie było tak po prostu, albo nie wiem, wymyśliłam sobie to przed chwilą. To jakby kreowało się w mojej głowie od kilku lat, ale myślę, że takim pierwszym bodźcem, który gdzieś tam zaczął się zapowiadać, że tak, może w tą stronę, to było wtedy, kiedy sama kupiłam swoje pierwsze M1 i które po prostu sama sobie urządziłam. Zaprojektowałam, wymyśliłam, urządziłam i nie używałam wtedy tego żadnego programu, tylko po prostu kartki, ołówka, linijki, rozrysowując każdą płyteczkę, każdy mebelek po kolei. I wtedy tak stwierdziłam, jest to ciekawe, jest to fajne, jest to czasochłonne, ale efekt jest mega fajny i zadowalający. I myślę, że to tak kiełkowało. I również takie zamiłowanie do estetyki, do ładnych powierzchni,
do takiego komfortu w tej przestrzeni, w jakiej mieszkamy, żeby ona była ładna, dobrze przemyślana. Jakby te wszystkie czynniki i aspekty wydaje mi się, że miały na to wpływ, że w końcu stwierdziłam, że może warto jednak gdzieś tutaj zainwestować swoje umiejętności i iść krok dalej i jakby spróbować w tej branży. Świetnie, czyli właściwie tym momentem było to mieszkanie poniekąd, tak? Znaczy to taki, można powiedzieć, większy, tak mogę to powiedzieć, że pewnym momentem, który was tak popchnął bardziej, było remontowanie waszego mieszkania, czy raczej coś innego? No Sylwia? Chyba, przepraszam. Nie, śmiało. Jak najbardziej. Nawet właśnie teraz nasunęła mi się taka myśl, Kasiu, jak się wypowiadałaś, że taka pierwsza, nieśmiała jeszcze myśl o tym, żeby może spróbować się przebranżowić, iść gdzieś w tym kierunku zawodowo, pojawiła się właśnie w momencie, kiedy ja planowałam remont własnego mieszkania i miałam kompleksową wizję tego, jak ono ma wyglądać. No ale oczywiście, ponieważ zwracam dużą uwagę na detale, to chciałam mieć tą możliwość je dopracować i mieć absolutną pewność, że wszystko będzie grało, więc poszukiwałam programu, który umożliwi mi zwizualizowanie tej mojej koncepcji. I szukając tego programu, to tak chyba pierwszy raz nieśmiało pomyślałam, że kurczę, jak już opanuję umiejętność tworzenia tych wizualizacji, to może warto by dać sobie tą możliwość i radość w życiu, żeby robić to regularnie. I to był ten pierwszy moment, kiedy jeszcze nieśmiało, ale już przeszło mi to przez myśl. Okej. Okay. A Kasiu, u Ciebie właśnie podobnie to mieszkanie, czy coś jeszcze może innego? Jakiś taki konkretny moment, element, epizod w życiu, sytuacja, tak, chwila? Tak, często jest to trochę tak, że jeśli mamy jakąś zmianę, czy podejmujemy decyzję o zmianie, czy wyborze zawodu, to towarzyszy nam temu jakiś moment, wiecie, stuknięcie jakiejś konkretnej daty, wydarzenie z życia, ale nie zawsze. Czasami jest to po prostu w nas gdzieś bardzo głęboko w środku wkopane i musimy to wykopać. I Kasiu, powiedz może, jak to było u Ciebie, jak tak naprawdę, czy był jakiś moment, czy to kiełkowało? Raczej bym szła w stronę tego kiełkowania. Wydaje mi się, że moja decyzja w ogóle o chęci zmiany zawodu była mocno przemyślana i chyba mogę powiedzieć, że dojrzała. Ja z zawodu jestem konstruktorem, pracuję do tej pory na budowie jako kierownik robót budowlanych i jakby też chęć takiego doskonalenia się, zdobycia nowych umiejętności, ale tak jak powiedziałam też wcześniej, przebranżowienia spowodowało, że podjęłam decyzję właśnie o chęci zostania projektantem wnętrz. Okej, okay. Jak wyglądała Twoja taka droga do realizacji tego marzenia? Czy szukałaś jakichś informacji, czy próbowałaś jakby samodzielnie poszerzyć swoją wiedzę? No bo tak jak mówisz, właśnie gdzieś już koło tej branży powiedzmy krążysz. No i teraz jak to wyglądało u Ciebie? Jakie były te pierwsze kroki, czy pierwszy kierunek? No nie chciałam szukać na ciemno. Stwierdziłam, że gdzieś tutaj muszę się poradzić kogoś, kto jest dobrze wykwalifikowaną osobą czy grupą, czy jeszcze nie wiedziałam tak naprawdę, gdzie mam szukać tych informacji i zdobywać tą wiedzę. Dlatego robiłam na początku bardzo dogłębny research. Zastanawiałam się nad studiami podyplomowymi, zastanawiałam się nad jakimiś szkołami, przeszukiwałam właśnie różnego rodzaju kursy. Też nie chciałam tracić mojego czasu, energii, no i też pieniędzy na coś, co tak naprawdę się nie sprawdzi. Więc sporo czasu poświęciłam na to, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, skąd tą wiedzę chcę czerpać, gdzie zasięgnąć tego źródła, żeby zasięgnąć go dobrze i żeby to źródło pozwoliło mi na ten mój rozwój i na zdobycie mojego celu, czyli właśnie zostanie projektantem wnętrz. No i po zrobieniu researchu wśród znajomych, też po internecie, no właśnie trafiłam na Ciebie, Różo, i na Ciebie, Filipie. No i nie wiem, bo może to będzie brzmiało już podsumowująco, jeszcze jesteśmy w trakcie wywiadu, ale no myślę, że to była super decyzja. Świetnie. A Sylwio, a jak to wyglądało? Jak to było u Ciebie? Bo Ty też zwracasz uwagę na detale. Też mówiłaś, że to gdzieś Tobie jakby kiełkowało, no i skoro wiedziałaś, że masz taką jakby wrażliwość estetyczną i wiesz, że wszyscy pytają Cię tak, wiesz, o zdanie w różnych tematykach dotyczących takiego
takich pięknych rzeczy, to jak właśnie zaczęłaś ta twoja droga w poszukiwaniu, kiedy już podjęłaś tą decyzję, no może bym też chciała, dlaczego już nie? Jak to wyglądało u ciebie, jaki był kierunek? To znaczy, no tak jak wspomniałam, początkowo ta myśl o tym, by zająć się tym tak bardziej profesjonalnie, była dosyć nieśmiała. Na początku myślałam tylko pod kątem obsługi programu, którym posłużę się po prostu do wykonania wizualizacji i tutaj jakby podobnie jak Kasia zrobiłam dogłębny research. Ofert było wiele, ale właściwie atrakcyjną ofertą i chyba tutaj głównym czynnikiem, który przemawiał za tą atrakcyjnością, była no fakt, że jesteście przesympatycznymi ludźmi i gdzieś zagrało tutaj temperamentem, więc jakby no dokonałam wstępnego wyboru i zaczęłam was obserwować. Szybko okazało się, że organizujecie darmowe webinary, w których wzięłam udział kolejno w warsztatach i pamiętam właśnie, gdy podczas warsztatów tworzyłam projekt, ja pamiętam tę radość, jaką mi to sprawiło i to był chyba ten moment, kiedy decyzja, ta klamka przysłowiowa zapadła i postanowiłam, że ja chcę to robić częściej. I jakby no, sprawdziłam waszą propozycję w zakresie kursów i szkoleń i okazało się, że no, mam taką możliwość, żebyście przekazali mi tę wiedzę i umiejętności, bym mogła się realizować w przyszłości jako projektant wnętrz. No i podjęłam to wyzwanie. I się dzieje. I się dzieje. Tak, i właśnie się dzieje, dokładnie. Podjęła się właśnie wyzwanie, a jak na właśnie to podjęcie wyzwania, podniesienie rękawicy zareagowali twoi, tak już kontynuując z tobą, za chwilę przejdziemy do Kasi, zareagowali twoi rodzina, znajomi, jak to wyglądało, czy powiedziałaś im w ogóle, czy tak jakby czekałaś z tym do samego końca? To znaczy, ponieważ jakby życie nauczyło mnie, że czasami, gdy wypowiemy swoje plany na głos, to los lubi krzyżować te plany, więc jakby na początku nie chciałam się chwalić i dzielić tutaj tym jakby tą nową działalnością ze znajomymi i z bliskimi, ale szybko okazało się, że bootcamp jest na tyle intensywny, że totalnie gdzieś zniknęłam z horyzontu i nie było mnie widać, więc jakby najbliżsi dosyć szybko się o tym dowiedzieli. W zdecydowanej większości zareagowali bardzo pozytywnie, okazali mi wtedy bardzo dużo wsparcia, zresztą dalej okazują mi to wsparcie, zwłaszcza moja siostra. No, pojawił się też jakiś głos powątpiewania, ale jakby to mnie absolutnie nie zdemotywowało. Dzisiaj jest to dla mnie takim dodatkowym bodźcem do satysfakcji, że to się udało, że to się dzieje i tak naprawdę, no, że jestem tutaj wygrana w tym temacie, tak? Więc tak to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o znajomych, to tutaj w zdecydowanej większości, no jakby podzieliłam się tą informacją już jak otrzymałam od was ten dyplom nadający tytuł projektanta zawodowego, który uzyskałam w ramach bootcampu organizowanego przez Akademię Twoje Pierwsze Mieszkanie, bo już wiedziałam, że to jest moment na tyle bezpieczny, że mogę się tym ze wszystkimi podzielić. Bardzo się cieszymy, Kasiu. A jak to było u ciebie? Bo też skoro właśnie tutaj masz tą branżę taką jakby gdzieś bliską, konstruktorską, bardziej techniczną, projektowaniu wnętrz, to jak zareagowało, czy tam może środowisko, czy właśnie znajomi, którzy jakby znali cię z tej takiej bardzo technicznej strony i ty nagle mówisz, że tu będziesz się taplać w kolorach. Czy to było takie pozytywne przyjęcie, czy miałaś jakieś takie chwile zdziwienia od nich? Mhm. Ja tak naprawdę spotkałam się tylko z bardzo pozytywnym feedbackiem, jeżeli komukolwiek się pochwaliłam, że gdzieś tam po prostu zaczynam projektować, że się tego uczę, że myślę o przebranżowieniu i dodam jeszcze, że ja się wszystkim pochwaliłam od samego początku. Ja jestem straszną taką paplą, lubię się takimi rzeczami chwalić i dzielić i mnie to motywuje, bo jak wiem, że ktoś jakby o tym wie, to mam już w głowie takie przeświadczenie, no to nie mogę dać ciała. I to jest naprawdę dla mnie taki bodziec motywacyjny. Także tak naprawdę w bootcampie chyba nie tylko ja brałam udział, ale cała moja rodzina i znajomi.
bo każdy był w to zaangażowany. I tak jak powiedziałam, no, zarówno mój mąż, czy moi rodzice, czy nawet tutaj koledzy w pracy, wszyscy mi kibicowali. Począwszy od takiego wsparcia, jakiejś porady, po pójście na różne kompromisy, po pomoc w różnych innych obowiązkach. A jak już te projekty zaczęły fajnie wyglądać, te, które przygotowywaliśmy w ramach bootcampu, to również spotkałam się z bardzo pozytywnym feedbackiem. O, jakie fajne, jak coś rzuciłam na stronę, no fajnie ci to idzie. Także generalnie ja mam bardzo pozytywny oddźwięk, taki zebrany z otoczenia, zarówno w czasie całego kursu, jak i również po kursie. Super, że to były bardzo, się cieszymy, że słyszymy takie informacje, bo no, wszelki kurs rodzinny. Tak, bo też chodzi o to, tak, że sami się tego boimy, tej reakcji znajomych, bo to często słyszymy, że jest wiele takich obaw, a najczęściej one są właśnie bezpodstawne, ale to przeważnie tak jest z tymi obawami, nie? Boimy się czegoś najgorszego, robimy jakiś scenariusz, coś powie nam, ty wariatko jedna. Nie, każdy się cieszy, że się realizujecie, po prostu. Dobra, padło wiele razy teraz hasło bootcamp, to może tak trochę powiedzmy o tym szerzej, bo kiedy myślimy sobie o kursie projektowania wnętrz, czy projektantce po kursie, no to faktycznie można mieć takie mieszane uczucia i wcale się nie dziwimy. Zresztą same robiłyście research na rynku, wiecie, że te kursy, no ciężko nazwać to kursem projektowania wnętrz, bo często na kursach się w ogóle nie projektuje wnętrza. My chcemy tutaj powiedzieć, że wy w trakcie 4-miesięcznego bootcampu ciężko dyrałyście, tak? Tych projektów była cała masa. Naprawdę każdy projekt was czegoś nowego uczył i każdy projekt był symulacją prawdziwej pracy. Tak, ta symulacja prawdziwej pracy w bootcampie projektowania wnętrz, czyli to, co przerobiłyście, jest jakby bardzo istotna, ponieważ ilość projektów czy zakres wiedzy, którą się przerabia, odpowiada 2-letniemu doświadczeniu projektowemu, więc wystartując już na rynek, tak jak tutaj właśnie przed nami stoicie, pomimo tego, że minęło zaledwie kilka tygodni od ukończenia macie 2-letnie doświadczenie projektanta. Tak, ma też tego doświadczenia. No dobra, to co, potwierdzacie? Było ciężko, były zerwane noce. Sylwia, jak tam u ciebie? Jak dawałaś radę? No było. Był to bardzo wymagający czas. Wszelkie przyjemności, spotkania towarzyskie absolutnie musiały iść w odstawkę i jakby przełożyć to trzeba było na później. To był czas, kiedy zwłaszcza, kiedy jeszcze jakby tutaj Kasia, z tego co słyszałam, też wykonujesz zawodową pracę jakby inną, więc jakby trzeba było to pogodzić ze swoimi obowiązkami w pracy i jakimiś domowymi. Więc tak, nocki były zarwane, weekendów nie było, ale absolutnie z pełnym przekonaniem dzisiaj mogę powiedzieć, że to było tego warte, bo tak naprawdę ja wyspać się mogę teraz, a ogrom wiedzy, umiejętności i te drzwi, które otworzyliście przede mną, tym bootcampem, to, że ja mogę teraz robić to, co kocham, to absolutnie było tego warte. I jakby myślę, że taką miarą też tego ogromnego progresu, jaki nastąpił w czasie bootcampu, jest moje spojrzenie na te moje pierwsze bootcampowe projekty. Bo dziś patrząc na te projekty, ja zastanawiam się, dlaczego ja je tak zrobiłam. Ja już wiem, co ja bym zrobiła inaczej i myślę, że to samokrytyczne spojrzenie dzisiaj świadczy o tym, jak bardzo ja się tutaj rozwinęłam u was. Super. Kasiu, już wspominałaś, że cała rodzina brała udział w sumie w bootcampie. Tak odetchnęli z ulgą, jak powiedziałaś, skończyłam. Pewnie tak, chociaż dosłownie mi tego nie powiedzieli, ale no tak, podobnie jak u Sylwii, u mnie też był to nawet nie ciężki, to był turbo ciężki czas. Ja również wykonuję pracę zawodową na pełen etat i oprócz właśnie, tak jak Sylwia powiedziała, tutaj obowiązków w pracy, no mamy też domy swoje, gdzie trzeba też coś ogarnąć, przygotować. Ale no na szczęście ja miałam to ogromne wsparcie w całej mojej rodzinie, właśnie tutaj, tak jak mówiłam, mój mąż bardzo mi pomagał, czy tam, nie wiem, rodzice, którzy gdzieś tam mama coś mi ugotowała, czy babcia, także ja to tak strasznie doceniam, bo dzięki temu właśnie miałam ten czas, żeby móc się skupić na tym, żeby się rozwijać i wykorzystać cały bootcamp tak naprawdę na tyle, ile mogłam z siebie dać. Więc był to bardzo ciężki okres, no ale uważam, że warto było, że nie wiem, no gdyby nie to, że tak jakby był ten kurs bardzo intensywny, to w życiu bym tej wiedzy w ten sposób tak szybko nie pozyskała.
tak merytorycznej i tak ogromnej wiedzy tak naprawdę. Nie nauczyłabym się po prostu, gdybym też nie miała takiego bodźca motywującego mnie, że po prostu mam to zrobić i koniec. I dzięki temu myślę, że przez te 4 miesiące, tak jak powiedzieliście, zrobiliśmy no krok milowy, który ktoś tam może robić przez 2 lata. Tak? My po prostu skupiając się na kursie, mocno sprężając wszystkie swoje zasoby, dokonaliśmy tego w 4 miesiące. Bardzo się cieszymy. Powiedziałyście też taką bardzo fajną rzecz, że rzeczywiście bootcamp był bardzo intensywny i obydwie jakby również kontynuowałyście, czy jakby miałyście swoje życie, jakby każdy, plus jeszcze dodatkowo pracę zawodową. I większość osób, które teraz być może nas słucha, czy ogląda, a jest w tym samym momencie, co wy kilka miesięcy temu, czyli też ma duże marzenie i jest przed wyborem tego, żeby je teraz zrealizować lub nie. I dla takiej osoby jesteście teraz jakby dużą inspiracją. W związku z tym takie pytanie, które jakby w pierwszym momencie się takiej osobie nasuwa, to czy jest jakiś sekret? Jak dałyście radę? Jak tak naprawdę to wszystko pogodziłyście? Bo z jednej strony mówiłyście, że było ciężko, było intensywnie, mamy na to dowody, że tyle projektów, 2 lata jakby takiego doświadczenia projektowego, z drugiej strony jakby te zarwane noce, jakby tutaj te wsparcie rodziny, praca zawodowa i jeszcze taka praca dookoła swojego życia. Jaki był wasz sekret, Sylwio? Jaki był twój sekret na to, że przetrwałaś bootcamp? Czy się da, jakbyś miała poradzić takiej osobie, która właśnie teraz mówi, no słyszę cię i jest tak ciężko. I jaki jest sekret, żeby to przetrwać? Wiesz co, pierwszą odpowiedzią, która tutaj nasuwa mi się na myśl, jest to, że ta radość, którą odczuwałam przy każdym jednym projekcie, przy tworzeniu tych koncepcji i jakby przy tym całym procesie dochodzenia do zadowalających efektów, tak? I myślę, że gdyby to było zajęcie, które nie sprawiałoby mi przyjemności, na pewno nie dałabym rady, bo to było bardzo wymagające, ale w związku z tym, że ja kocham tworzyć, projektować wnętrza, to jakby no, to nie było na tyle męczące, bo to sprawiało mi też radość. I myślę, że każda jedna osoba, która w głębi duszy chce to robić, to odczuje to bardzo szybko. I jakby to zniweluje te wszystkie negatywne strony pod tytułem nieprzespane noce i jakby opuszczone spotkania towarzyskie. To jest tego warte i nie ma co się zastanawiać, naprawdę. Ja dzisiaj to właściwie zachodzę w głowę, dlaczego tak późno? I to jest jedyne pytanie, które ja sobie dzisiaj zadaję. Także taka koncentracja na celu. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I radość, którą to przynosi, tak? Bo tutaj ja miałam świadomość, że to jest coś, co ja chcę robić. To mi sprawia ogromną przyjemność. I jakby ten poświęcony czas i ta cała intensywność to zaowocuje, tak? Że jakby no ja w przyszłości naprawdę będę się z tego cieszyć i to mile wspominać, i tak faktycznie dzisiaj jest. Super. Kasiu, a jaki jest twój sekret? Ja w pełni zgadzam się z Sylwią. Zdecydowanie też miałam z tyłu głowy podobne odczucia i myśli. Dodam jeszcze może tyle, że gdzieś właśnie pomimo takiego zmęczenia też fizycznego, czasem i psychicznego, bo wiadomo, to jest taka czasem sinusoida, czasami jest super, czasami mam jakieś chwile zwątpienia, to gdzieś tam przyświeca zawsze myśl, że nie robimy tego, bo mam jakiś deadline, nie robimy tego, bo coś, robimy to, bo my chcemy jakiejś zmiany, tak? Robimy to dla siebie. I to, czy ja teraz się do tego przyłożę, jaki ja oddam projekt, to tak naprawdę robię to dla mnie, tak? To nie robię dla kursu, nie robię dla innych, tylko po prostu robię dlatego, żeby się tego nauczyć. A z takich innych aspektów, to na pewno kwestia też bardzo dużej organizacji tego czasu. Ja naprawdę każdą taką minutę wykorzystywałam na to, żeby poświęcić pod kurs ten czas, który tak naprawdę mogłam. Jak gdzieś jechałam, miałam zawsze ze sobą laptopa, żeby po prostu w każdej tej chwili otworzyć go, coś sobie poprawić, coś sobie dorysować, coś sobie przeczytać. Także wydaje mi się, że organizacja, zresztą ten aspekt też jest poruszany w całym bootcampie, jak dobrze organizować sobie ten czas pracy, na pewno miało duży wpływ na to i to też się przekłada teraz nie tylko jako
projektant, Katarzyna Ptasznik, projektant wnętrz, moja organizacja czasu, ale również na aspekcie innego mojego życia, że po prostu umiem być bardziej zorganizowana. Super. I w ogóle to, co powiedziałaś, ta motywacja taka wewnętrzna, to też świetne, bo faktycznie wykonując ten zawód, my musimy, no nad nami nikt nie stoi, tak? Czyli nawet właśnie po bootcampie nikt nad nami też nie będzie stał, jak chcemy go realizować, musimy robić to tak naprawdę z głębi serducha i to serce potem też dajemy naszym inwestorom. No oczywiście organizacja, no wiadomo, dzięki temu te projekty ładnie schodzą. Dobrze, ale słuchajcie, czas na może jakieś konkrety, bo tutaj mówimy, że były projekty, robiliśmy to, robiliśmy tamto, a czy pamiętacie może jakiś taki najtrudniejszy projekt, jak się trafił w trakcie waszej przygody na bootcampie? Może Kasiu, tak dopytam, czy pamiętasz, który był taki po prostu, że śni się po nocach jeszcze, być może ten projekt? Oj, pamiętam. Niestety go pamiętam. To był projekt Łazienki Niemożliwej. To był projekt, którego po prostu efektu końcowego no nie byłam zadowolona. Jakoś go od początku źle ugryzłam i nie wiem, wydaje mi się, że może jakiś miałam słabszy okres. No, myślę, że powinnam nad tym projektem jeszcze trochę popracować. Nie bez przyczyny ona się nazywa Łazienka Niemożliwa, więc możesz tak dać sobie taką dyspensę. Tak, to może tak właśnie wyjaśnię, bo powiedziałeś o Łazience Niemożliwej, tylko naszym słuchaczom i widzom podpowiem, o co tu chodziło, bo każdy projekt, który dziewczyny realizowały, był oparty o prawdziwe wytyczne. Oczywiście one były zmodyfikowane, żeby, no wiadomo, ale to były prawdziwe wytyczne i niemożliwością w tym projekcie było wiele rzeczy. Były sprzeczne potrzeby inwestorów, było bardzo trudne wnętrze. No ogólnie tam wszystko było niesamowicie skomplikowane i trudne, więc no te projekty naprawdę uczą dużego doświadczenia i są bardzo życiowe. Więc Kasiu, no i tak nieźle, że tam zmierzyła się z tym ćwiczeniem. No tak. Chcesz coś jeszcze dodać, czy... No, w sumie no to myślę, że Filip wszystko już podsumował. Chciałam wyjaśnić tylko, na czym ten projekt polegał, ale dzięki. Dobra. To Sylwia, do ciebie pytanie. To też była łazienka niemożliwa, a może coś innego zapadło ci w pamięci? Wiesz co, no, w moim przypadku trudno mi sobie przypomnieć jakiś taki szczególnie trudny projekt, ale jeżeli mowa o jakichś trudnościach, to jakby nasuwa mi się tutaj na myśl projekt techniczny, czyli dokumentacja. Ponieważ ja jestem bardzo drobiazgowa i zwracam bardzo dużą uwagę na szczegóły, to ta dokumentacja na początku zawierała zdecydowanie za dużo informacji. Myślę, że dobrze to pamiętacie. Ale no, dzięki waszej takiej konstruktywnej krytyce i Róża, twoim błyskotliwym porównaniom, w mojej głowie stworzyło się coś w, powiedziałabym, w formie takiego wirtualnego, wymyślonego sitka, które w tej chwili przesiewa naprawdę doskonale te informacje i ja mam jasną tutaj jakby sprawę i kwestię i to jest dla mnie klarowne, jakie informacje powinny znaleźć się w projekcie technicznym, w dokumentacji, żeby ułatwić i umożliwić realizację projektu dla wykonawcy, tak? Więc no, to była taka chyba trudność na początku, czyli wyselekcjonowanie tych najistotniejszych kwestii, ale w tej chwili absolutnie nie mam z tym problemu, jest to dla mnie jasne i klarowne, więc dzięki wam. Jestem przekonana, że sobie świetnie radzisz, rzeczywiście to sitko działa dzięki tym wszystkim porównaniom i podpowiedziom, bo właśnie to, co Sylwia powiedziała, jest właśnie szczególnie ważne, bo również podczas bootcampu nie tylko tworzymy projekty, czyli jakby szlifujemy swój warsztat estetyczny czy stylistyczny, ale również wykonujemy i tworzymy dokumentacje, ale nie takie szkolne, tylko właśnie takie przesiane, czyli takie, które są najbardziej czytelne, proste i zrozumiałe dla wykonawców i dla samego inwestora, żeby nie był to zbiór zbędnych wymiarów, a tylko te, które są ważne. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, to ten najgorszy za nami, a w takim razie może który projekt sprawił wam najwięcej satysfakcji w trakcie bootcampu? Teraz znowu Sylwia może opowiesz, który tam rozbudził w tobie żar, też dokumentacja czy jakiś konkretny projekt. No tutaj już chyba myślę, że warto wspomnieć o projekcie. Projekcie całego mieszkania na wynajem. Przez wzgląd na dowolność w kwestii stylistyki, w kwestii grupy docelowej, jakby no tutaj po pierwsze to zadanie było bardzo złożone i duże, bo jakby etapy tego projektu były dwa, zaprojektowanie tej wersji wizualnej całego mieszkania plus wykonanie kompleksowej dokumentacji.
ale to pozwoliło mi chyba rozwinąć skrzydła. Jakby ja tutaj podeszłam do tematu bardzo ambitnie i byłam bardzo zadowolona z efektów swojej pracy i chyba to był ten projekt, który sprawił mi największą radość. Super, to także znowu podpowiem, to był taki, można powiedzieć, finałowy, egzaminacyjny projekt, bo wtedy faktycznie dziewczyny projektują całe mieszkanie i ta dowolność jest taka połowiczna, ponieważ, tak podpowiem innym osobom, to był projekt mieszkania na wynajem, więc faktycznie Sylwia najpierw określiła grupę docelową, do której chce targetować to wnętrze, dopiero wtedy je stworzyła. No i to bardzo właśnie było ważne, aby te grupy się zgadzały, no u Sylwii tutaj wszystko fajnie zagrało w tym wnętrzu, ale pamiętam tę sypialnię z zaprzeczonymi drzwiami. No, pamiętamy, to są wtedy fajne projekty. Kasiu, a jak to wyglądało u ciebie? Jaki projekt sprawił ci największą radość, najwięcej satysfakcji? Ja nie będę oryginalna. Podobnie jak u Sylwii, wydaje mi się, że też był to projekt mieszkania na wynajem. I tak jak Sylwia powiedziała, jego złożoność, to, że mieliśmy tą dowolność w takiej jakby już własnym przekazaniu w ten projekt swoich emocji, swoich też poniekąd upodobań, swoich możliwości, jakichś inspiracji, to na pewno ma wpływ na moją decyzję, że to mieszkanie na wynajem było takim projektem top u mnie w czasie trwania całego bootcampu, ale też to, że ten projekt jakby po prostu bardzo mi się podoba, który stworzyłam. Zarówno właśnie ta część wizualna, jak i późniejsza dokumentacja. Był to trudny projekt pod kątem takiej czasochłonności, złożoności. Myślę, że każda z nas, ponieważ wiedziałyśmy, że to jest taki projekt finalny, chciała go wykonać jak najlepiej. Dużo jakby swoich zasobów, energii i czasów to poświęciła. Także mnie ten projekt też chyba takiej był taką wisienką na torcie i dał dużo motywacji i satysfakcji. Jak do tej pory go oglądam, to stwierdzam, no fajnie, wygląda to fajnie. To też jest fajny ten przykład tego progresu, prawda? Bo to jest ten finałowy, powiedzmy, tak, projekt, więc ta cała wiedza zebrana w tych wszystkich tygodniach tam po prostu owocuje. No i faktycznie też potwierdzamy, słuchajcie, drodzy widzowie, słuchacze, potwierdzamy, te projekty absolutnie wymiatały i nadal wymiatają, także jest z czego być dumnym. Dobrze, słuchajcie, szkolenie w sumie ukończyłyście całkiem niedawno, ale no my już wiemy, że pierwsze zlecenia też już się pojawiły, tak naprawdę, jakieś te pierwsze współprace. To może tak krótko trochę o tym byśmy porozmawiali. No znowu, że Kasiu, pytanie do ciebie, właśnie, jak tam wrażenia po pierwszej współpracy z inwestorem? Bardzo pozytywnie. Właściwie to ta współpraca, jedna się już zakończyła, druga się zaczyna, trzecia się gdzieś rozkręca, więc generalnie jestem w szoku, ale bardzo pozytywnym szoku. No i muszę powiedzieć, że mam kalendarz zapełniony do końca roku, bo muszę sobie to wszystko tak rozplanować po kolei, żeby mieć na to odpowiednie zasoby i czas. Więc nawet powiem szczerze, że się nie spodziewałam, że to aż tak szybko pójdzie. Myśmy się spodziewali. Tak? No to bardzo mi miło to słyszeć. Także pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne. Myślę, że mam nadzieję, że inwestor również był zadowolony. Z feedbacku od inwestora mam raczej pozytywne rekomendacje, więc myślę, że był. Fajnie, bo każde moje zlecenie dotyczy trochę czegoś innego. Tutaj jakiś domek z rynku wtórnego, tu stan deweloperski, tu szeregówka, więc rozwijam skrzydła. Cieszę się niesamowicie, więc na razie jestem pełna entuzjazmu i nadziei na przyszłość. Super, czyli nie możemy cię polecać, bo już nie masz terminów, tak? Ale na przyszły rok jakby co to tak. Ledwo kilka tygodni z gniazda wyfrunęły, a już rzeczywiście stawiacie pierwsze kroki z dużym sukcesem. Sylwia, a jak to jest u ciebie? Jak była ta cała, jak ta przebiegała ta pierwsza współpraca? Może tak cofnijmy się do tego początku. Opowiedz nam odrobinę. Pierwsza współpraca, właściwie która rozpoczęła się jeszcze w trakcie bootcampu, to był projekt całego mieszkania, pierwszego mieszkania mojego brata. I to był bardzo moment taki ekscytujący, bo jakby pierwsze takie większe zlecenie, prawdziwe, realne zlecenie,
i to zaufanie, którym mnie obdarzył mój brat i moja bratowa jeszcze na etapie mojej edukacji, no było to takie bardzo mobilizujące, ale trochę też takie, jakby to powiedzieć, stresująco mobilizujące. Stresująco mobilizujące, ale wykonałam ten projekt jakby i pamiętam dzień jego prezentacji i chyba to był najpiękniejszy jak dotąd dzień w moim życiu jako projektant wnętrz, bo pamiętam ich reakcję, ten zachwyt na efekty mojej pracy. A poza tym, przez wzgląd na to, że jakby tutaj no, to jest rodzina, to ta współpraca przebiega dłużej niż standardowo, tak? Bo jakby biorę też czynny udział w realizacji projektu, ja widzę radość, która maluje się na ich twarzach wraz z każdym etapem realizacji tego projektu i jakby na pewno będę czuła się u nich jak u siebie, przez wzgląd na to, że doskonale znam to wnętrze, więc to była taka pierwsza współpraca. A kolejne projekty, no to zyskiwałam głównie z portali społecznościowych. Z takich ciekawszych myślę, że mogę powiedzieć o projekcie pizzerii. To było takie dosyć inne zlecenie, ciekawe i wymagające, przez wzgląd na to, że tutaj jakby miałam przed sobą dwa zadania. Jedno to spełnić oczekiwania inwestora, właściciela lokalu, żeby ten lokal wyglądał tak, jak on sobie to wyobraża. A drugie zadanie to było stworzyć wnętrze tak naprawdę o bardzo szerokiej grupie docelowej, ponieważ chciałam tym wnętrzem przyciągnąć klientów, tak, czyli wywołać u nich chęć powrotu, tak, stworzyć klimat, który będzie temu sprzyjał, gdzie jakby miejsca, w którym każda grupa docelowa poczuje się komfortowo i dobrze, więc jakby no tutaj był to proces bardzo przemyślany, począwszy od wystroju, kończąc na takich elementach i przestrzeniach, jak na przykład kącik dla dzieci, tak, z myślą o rodzinach. No bardzo rozwojowy projekt, bardzo rozwojowy i fajny. Znaczy, bo jeśli słyszymy cię, Sylwia, to tak właśnie, no mówisz jak projektantka wnętrz, to było tym doświadczeniem, że Kasiu tak samo, dlatego tak fajnie się was słucha i obserwuje ten postęp. Jak powiedzieliśmy na początku, a ten kilka tygodni minęło, a naprawdę po prostu... Już raz stworzyłyście skrzydła, tutaj rzeczywiście piękne realizacje, bardzo ambitne, też nie boicie się ich podejmować, tu już terminy zabukowane do końca roku, więc naprawdę jesteśmy bardzo dumni. Tak, to tak, i tego, że może nawiązałbym do tego, o czym wspominała Sylwia, czyli o projekcie dla rodziny, prawda? Bo też często osoby, które właśnie kończą nasze szkolenia, realizują takie projekty dla rodziny, dla znajomych i to jest o tyle ciekawe i fajne doświadczenie, bo tam jest troszkę ze strony mniejszy stres, bo znamy te osoby, troszkę większy, bo będziemy je widywali na każdych świętach, nie? Tam przy stole, więc lepiej nie zrobić jakiejś tam wpadki, ale też jest fajne, bo sporo osób tak naprawdę obawia się trochę projektantów wnętrz i kiedy słyszy, że to jest jakiś znajomy znajomego, to też trochę bardziej mu ufa, więc to naprawdę też działa w dwie strony, to zaufanie. Dobra, słuchajcie, działacie sobie w branży, bardzo wam kibicujemy, parę tygodni za wami, rozwijacie skrzydła, ale opowiedzcie trochę, jakie plany no, na resztę roku, jakie plany teraz podejmujecie, jak będzie planowały rozwijać swoją markę osobistą. Kasiu, opowiadaj, jak działasz, jak ty pozyskujesz zlecenia, jakie masz strategie działania na przyszłość? Jeżeli chodzi o pozyskiwanie zleceń, to muszę powiedzieć, że idzie samo. Pierwsze zlecenie zdobyłam dzięki temu, że publikowałam swoje projekty w mediach społecznościowych i po prostu dostałam zapytanie, udało się nawiązać współpracę. I po tej współpracy, tak jak powiedziałam, idzie samo i bardzo mnie to cieszy. Mam być szczera, nie inwestowałam w jakieś reklamy, po prostu publikowałam to, co tak naprawdę zrobiłam i widocznie moje projekty komuś przypadły do gustu. I dzięki temu zdobywałam swoich klientów. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to jak najbardziej kontynuować projektowanie, uczyć się, doszkalać, mobilizować. Chciałabym po prostu też jak najwięcej czerpać tej wiedzy, bo projektowanie wnętrz, zresztą jak wiele zawodów, ale myślę, że tutaj szczególnie, to nie,
wygląda tak, że teraz skończyliśmy kurs i super, robimy sobie projekty. Nie, w tym trzeba teraz siedzieć, trzeba się doszkalać, poznawać nowości, uczyć się cały czas, cały czas, cały czas. Taki jest mój plan na przyszłość. Chciałabym, żeby mój inwestor po tym, jak nawiąże ze mną współpracę, czuł we mnie wsparcie, wiedział, że jestem osobą kompetentną i chciałabym móc odpowiedzieć na każde, albo przynajmniej prawie każde jego pytanie. Tak, żebym też ja czuła się pewnie na tym gruncie, tak, żeby moje odpowiedzi były merytoryczne i dobrze udzielane. Także przede wszystkim chcę się doszkalać jak najbardziej. No i myślę, że z kwestią czasu może sama zacznę publikować jakieś porady projektanckie. Na razie skupiam się też na tych zleceniach, które mam. No i tak jak powiedziałam, na tym, żeby rozwijać swoje skrzydła i ciągle się doszkalać i uczyć. My się bardzo cieszymy, ja to tylko podsumuję, bo Kasia rzeczywiście jest bardzo skromna, ale rzeczywiście nic samo nie przychodzi. To była rzeczywiście twoja ciężka praca i jakby zaplanowane to właśnie to, że publikowałaś, że byłaś sumienna, że właśnie rozwijałaś swoje media społecznościowe, że od razu wystartowałaś się z zrobioną stroną internetową, którą stworzyłaś na bootcampie, zaowocowało właśnie to, właśnie ta ciężka praca jest właśnie tym ukoronowaniem, te zlecenia są właśnie tą koroną tej pracy, więc naprawdę bardzo się cieszymy. A Sylwio, jak było to u ciebie? Jak jest teraz? Jak jest plany u ciebie? Podobnie jak Kasia, no, publikuję tutaj, dzielę się efektami swojej pracy, tej kreatywnej, a poza tym prowadzę też bloga takiego tematycznego, gdzie dzielę się zdobytą wiedzą z innymi. To też przynosi mi dużą radość, bo jakby mam dosyć lekkie pióro i fajnie mi się pisze. A poza tym, no tak jak Kasia wspomniała, no, stawiam przede wszystkim na samorozwój, tak? Czyli udział w szkoleniach, w targach, w prezentacjach nowych kolekcji, żeby być na bieżąco i móc proponować inwestorom to, co najlepsze, to, co jest najbardziej na czasie, tak? Żeby jakby tutaj jak najbardziej móc wyjść do inwestora z tym, co najlepsze. Mhm. Super. A powiedzcie, czy w planach jakieś może macie filmy do tworzenia, rolki, relacje, nagrania, bo w sumie obecnie właśnie lecimy na żywo. Jak się czujecie, jak wam się podoba taka rola? Pierwsze wystąpienie medialne. Kasiu, fajnie? No bardzo fajnie. Na początku może jak po prostu zaczynamy rozmawiać, to jakiś tam mały stres, ale chyba taki normalny ludzki. Potem to jak w czasie rozkręca się wiatr spływa, także myślę, że jest szansa, że zacznę coś w końcu nagrywać, bo ja zawsze mam taki lekki opór. Może to właśnie wynika z tego, że nigdy nie byłam jakąś super medialną osobą, ale myślę, że się mogę rozkręcić w tej materii, w tej kwestii. Sylwia, jak tobie się podoba? No ja oczywiście podzielam Kasi zdanie, bardzo fajnie, ze sprawą pewnie też sympatycznego grona i przyjemnego tematu. Czy zacznę nagrywać? Nie wykluczam, ale myślę, że jeszcze za chwilę, jeszcze przyjdzie na to czas. Bardzo się cieszymy. Pytamy o to, ponieważ no, jakby też w trakcie bootcampu to my występowaliśmy tak jakby dla was w indywidualnych nagraniach, to znaczy omawiając wasze projekty, pewnie pamiętacie ten dreszczyk emocji przed otwarciem właśnie pliku z całym nagraniem omawiania waszego projektu i chciałam was tak jakby jeszcze na moment cofnąć się nostalgią do tych chwil. Czy pamiętacie jakiś szczególny film, porównanie, jakąś wypowiedź, właśnie taką filmową, którą dla was przygotowywaliśmy w ramach omawiania projektu podczas bootcampu. Sylwio, czy pamiętasz jakieś takie wyjątkowe nagranie, które sobie otwierasz do dzisiaj? No tak, no to jest oczywiście nagranie zamówieniem projektu mieszkania na wynajem, a zwłaszcza część, w której Róża tutaj wchodzisz do akcji i tak bardzo energicznie opowiadasz o tym, jak ten projekt jest dobry, jak on jest spójny, że jest to jedna fajna, ciekawa historia, gdzie następują zwroty akcji, że wszystko idealnie ze sobą koresponduje. I ja naprawdę, to jest filmik, do którego wracam. Bardzo się cieszę. Kasiu, a jak jest to u ciebie? Ja myślę, że też tutaj filmik
jakby oceny projektu mieszkania na wynajem. To jest też ten filmik, który bardzo lubię słuchać. Słuchałam go kilkukrotnie, bo tak samo no miałam tam głównie pozytywny feedback ze strony twojej Róży, jak i Filip, także było to bardzo motywujące, przyjemne i miłe. Tam też miałam bardzo dobrą ocenę z waszej strony pod kątem technicznej dokumentacji. Tutaj też na pewno w tej dokumentacji duży wpływ jakby na jej tworzenie miało to, że ja pracuję też w takich programach, gdzie tworzę dokumentację, czy mam do czynienia generalnie z dokumentacją techniczną w swoim zawodzie, więc może było mi trochę prościej ją też stworzyć czy wrysować. Jeżeli chodzi, patrząc na tą drugą stronę medalu, czyli filmików, które niekoniecznie chcę oglądać dwa razy, to może nie mam takiego top jeden, ale zawsze mnie trochę bawiło, trochę smuciło, właśnie takie delikatne porównanie, no może to nie jest do końca fajne i coś tam, jakieś metaforki, żebym do końca mi nie było smutna, ale żebym poczuła, że to nie to. Więc generalnie rzecz biorąc, no to myślę, że takie właśnie delikatne uszczypnięcia były po prostu z jednej strony zabawne, z drugiej strony takie, no tak, to trzeba było zmienić, nie chcę już tego oglądać. No tak, oczywiście staramy się nasze merytoryczne projekty omawiać, ale też wplatamy to, tak właśnie podpowiadam, trochę aspektu humorystycznego, bo no właśnie, nie chcemy, żeby nikt się złamał krytyką, bo też nie o to chodzi, wiadomo, nikt nie rodzi się projektantem wnętrz, więc to jest nauka. No dlatego, tak jak Kasia wspomniała, staramy się przynajmniej tą kanapkę robić z tych elementów może krytycznych. Tak, bo może tutaj widzom tylko i słuchaczom jakby wyjaśnimy, że właśnie rzeczywiście podczas trwania bootcampu nie tylko są takie wykłady, które są dostępne, tak jak w większości kursach, nie tylko spotykamy się jeden do jednego, żeby rzeczywiście tutaj pomagać na bieżąco każdej osobie, bardzo indywidualnie wspierać i rozmawiać, jeśli są jakieś trudności, ale również właśnie jeśli co tydzień wykonujemy tutaj projekty wnętrz, czyli poprzez symulację prawdziwej pracy, dostajecie od nas również właśnie tu takie nagrania z omówieniem, z oceną, z podpowiedziami dotyczących wykonywanych zadań. Dzięki temu no, to jest taki pełen pakiet i można, tak jak dziewczyny, właśnie do nich sobie nawet wrócić. Po zakończeniu wracać. Super. Dobrze, ale szkolenie za nami. No i to słuchajcie, no i co wam najbardziej sprawia satysfakcję w pracy zawodowej? Sylwio, co cię najbardziej cieszy? Ten uśmiech inwestora, ta radość. Tak, tak, to jest to. To jest moment, na który czekam zdecydowanie, czyli ta pierwsza reakcja na widok przygotowanego przeze mnie projektu. Ta radość, ten blask w oczach, te komentarze. Tak, no to jest moment, dla którego naprawdę warto to robić. A drugi moment, to chyba taki jeszcze, który wcześniej ma miejsce, to jest moment, w którym tworząc koncepcję, trafiam na to, czego szukałam, bo to jest tak złożony i skomplikowany proces, że czasami jakby przygotowanie projektu trwa tydzień, dwa lub dłużej i przez powiedzmy 3/4 pierwszego czasu niby coś tam tworzymy, ale gdzieś coś jeszcze nam nie gra i nie pasuje i to nie jest to, czego my szukamy i co byśmy czuli. I uwielbiam właśnie moment, w którym pojawia się ta koncepcja, ta myśl, jak to ma wyglądać. I gdy przekładamy to tutaj na projekt i ja widzę, że tak, to jest to, czego ja szukałam i to jest to, co ja mogę przedstawić inwestorowi, bo jakby nie wyjdę do inwestora z projektem, z którego nie będę zadowolona, jakby zawsze czekam na ten moment pełnej mojej satysfakcji, żeby mieć pewność, że zaoferowałam mu no wszystko to najlepsze, co mogłam mu zaoferować, tak? Więc to jest ten moment, który też bardzo lubię, kiedy osiągam tą satysfakcję z przygotowanej przeze mnie pracy. Super. A Kasiu, pamiętasz? U mnie jest podobnie chyba trochę jak u Sylwii. Mnie bardzo zadowala ten moment, kiedy tworząc projekt, już mam go tak dopracowanego, że mogę sobie powiedzieć, już bym tu nic nie zmieniła. Jakby też jestem taką szczególistką i jeżeli coś gdzieś mi się jeszcze gryzie, gdzieś w głowie coś mi nie pasuje, jakiś jeden element, ale nie wiem do końca co, dubię i grzebię, póki po prostu go nie znajdę. I jak dopiero przyjdzie ta chwila, że zobaczę, oglądam sobie ten projekt, robię wizualizację, przeglądam materiały i stwierdzam, nie, no to już jest to, to jest ten moment takiej radości.
myślę, że ta radość to jest takie podsumowanie tej pracy, tego czasu w to włożonego i tego efektu końcowego, czyli z tego, że jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy. To na pewno sprawia mi dużo radości i mnie motywuje, ale też motywuje mnie to, że po prostu ktoś do mnie pisze, że pyta, że chce mojej porady, że chce ze mną nawiązać współpracę. No to jest bardzo fajna sprawa. To znaczy, że ktoś mnie polecił, że ktoś zobaczył moje portfolio, że mu się spodobało. To naprawdę w zawodzie projektanta wnętrz jest bardzo ważne i daje nam dużo radości, że to, co robimy, ma sens, że jest fajne, że się komuś podoba i że ciężko harując, pracując, doszkalając się, dajemy komuś radość i sobie. Świetnie. No, to miło to nasze serce, no i właściwie w pełni możemy się podpisać pod tym, co Kasia powiedziałaś. No, to jest właściwie esencja naszej pracy. A powiedz właściwie, jak się czujesz, gdy mówisz te słowa, jestem projektantką wnętrz? No, jak mam być szczera, to jeszcze nie do końca pewnie. Jestem, tak jak mówiliśmy, świeżo po kursie. Albo no, i bardzo skromna. Bardzo skromna jesteś, tak, bardzo skromna. Ale coraz pewniej, także to też jest dobre. Coraz pewniej, coraz częściej tak mówię, coraz częściej się tak nazywam. To też z uwagi na to, że coraz więcej mam tych zleceń, które tych takich podpisanych umownie z inwestorami, dlatego wydaje mi się, że ta pewność siebie wzrasta. No i bardzo dobrze się z tym czuję i mam nadzieję, że będę się czuła jeszcze lepiej i że dojdę do takiego momentu, że już w ogóle to ja, Kasia, projektant wnętrz, zrobię projekt, chodźcie, piszcie, udzielę rady. Mam nadzieję, że tak będzie. No, my myślimy, że tak będzie i to szybciej. Bardzo się cieszymy spodziewa. Właśnie, że i masz zabukowane terminy już do przodu i właśnie myślę, że w tej całej skromności, bo jakby ta skromność jest tobie, ale to jest oczywiście zaleta i taka twoja dobra cecha, mówimy to zawsze w takim pozytywnym wydźwięku. Że właśnie fajnie wzrasta. Rzeczywiście no, tutaj masz wyróżnienie i rzeczywiście w tym naszym bootcampie naprawdę wymiotłaś, więc więcej takiej odwagi w mówieniu, tak jest. Więc jak najbardziej. No i słuchajcie, tymi pięknymi słowami będziemy powoli zmierzali do końca naszego odcinka. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytanka do Kasi czy do Sylwii, to zawsze można zostawić komentarz pod tym nagraniem na YouTube. My przekażemy informacje dziewczynom, że o coś pytacie, one na pewno chętnie odpowiedzą. No i oczywiście, że jesteście inwestorem, jeżeli stoicie przed remontem mieszkania czy domu, no to śmiało korzystajcie z oferty Sylwii i Kasi. Linki do ich mediów społecznościowych znajdziecie w opisie pod tym nagraniem, a na ich stronach internetowych znajdziecie pełen opis ich oferty wraz z konkretnymi cenami. No bo też staramy się w bootcampie nie tylko mówić o wnętrzach, ale też mówić o tym, abyśmy no, działali jawnie, mówili, jakie mamy ceny. To jest podstawowy parametr w ogóle każdej pracy. Więc śmiało korzystajcie z ofert Kasi oraz Sylwii. Natomiast jeżeli są z nami osoby, które myślałyby o dołączaniu do bootcampu, no to oczywiście też link do niego znajdzie się w opisie pod filmem. Patrzę sobie na sekcję jeszcze komentarzy na żywo. Jest jeden komentarz. Pozdrowionka, powodzenia dziewuchy, także wsparcie na żywo też z nami jest. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, czy może chciałybyście coś jeszcze na zakończenie dodać? Tak całkowicie od siebie. Sylwia, może chciałabyś coś tutaj jeszcze powiedzieć? Halo Sylwia, słyszymy się? O, tutaj chyba nas coś trochę, chyba coś... No ja mogę powiedzieć tylko tutaj parę słów do osób, które zastanawiają się. Halo, halo? Nie wiem, czy... Tak. Proszę mów. Słychać. Ja mogę skierować parę słów do osób, które zastanawiają się nad przebranżowieniem, nad jakby rozpoczęciem swojej przygody tutaj z projektowaniem wnętrz, aby się nie zastanawiały i posłuchały tak naprawdę swojej intuicji, jeżeli czują się w tym dobrze i chciałyby to robić w przyszłości. Właściwie jak najbardziej polecam im skorzystać z waszej propozycji szkoleniowej, bo jakby na swoim własnym przykładzie wiem, że przekazujecie ogrom wiedzy, umiejętności i otwieracie naprawdę drzwi do świata projektowania wnętrz, także
czystym sumieniem polecam. I z tego miejsca również Wam dziękuję za całą tę wiedzę i umiejętności, które dzięki Wam zdobyłam. No, mnie to nasze serca, oczywiście też to potwierdzam, a my też polecamy Sylwię, także słuchajcie, my tutaj wszyscy nawzajem polecamy. Kasi, a ty może chciałabyś też na zakończenie dać od siebie. W pełni się podpisuję pod słowami Sylwii. Zarówno jeżeli chodzi o bootcamp, to jedna z lepszych decyzji, jakie mogłam podjąć. Także również dziękuję, również polecam. Jeżeli chciałabym coś dodać więcej, to jeżeli ktoś się zastanawia jeszcze, czy to jest dobry czas, czy nie za późno, to powiem tak, nigdy nie ma dobrego czasu, zawsze coś będzie innego po drodze, nigdy nie jest na nic za późno, także trzeba po prostu spiąć wszystkie siły, spiąć wszystkie mięśnie i jeżeli tylko w czyjejś głowie świta pomysł, że może chciałby iść tą drogą, to myślę, że warto, naprawdę warto, warto inwestować w siebie, w swoje marzenia, w swoje możliwości. I po prostu. No i chyba tyle, po prostu, tak. Tak. Bardzo Wam dziękuję za słowa, chociaż przeważnie, gdy tak sobie myślę, coś dać na koniec, to macie okazję się zareklamować, a Wy takie skromne dziewczyny, nie, no słuchajcie, jest w porządku, się żartuję sobie, my jesteśmy z Was bardzo dumni, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, cieszymy się, że mieliśmy okazję Was poznać, szkolić, ręczymy za Was, więc podbijajcie ten świat, wiele dobrego na Was czeka. Więc podsumowując, drodzy słuchacze i widzowie, jeszcze dziękujemy, że byliście z nami. Naszymi gośćmi była Sylwia Grajewska, projektantka wnętrz oraz Katarzyna Plasznik, również projektantka wnętrz. Także tymi słowami żegnamy się. Bardzo nam było miło Was nas gościć. Pozdrawiam naszych widzów oraz słuchaczy. Do zobaczenia. Cześć, pa! Cześć!